Kolejny raz na terenie składowiska odpadów Mobruk w Wałbrzychu pojawił się ogień. Jak się okazuje, tym razem nie było to podpalenie. Okazało się, że pożar pojawił się w czasie prac konserwacyjnych. Strażacy ugasili ogień. Z naszej strony przyjechały 4 zastępy gaśnicze, 4 samochody. Po tym zgłoszeniu, że zapalił się tutaj ciąg technologiczny. Tutaj jest taki ciąg technologiczny wykorzystywany tutaj w procesie produkcyjnym zakładu. On był konserwowany. Po prostu prowadzone były prace spawalnicze i w trakcie prowadzenia tych prac spawalniczych nastąpiło zapalenie się elementów tego ciągu technologicznego, głównie taśmy ciągu i gumy, no i okopcenie część tej instalacji. Po przyjeździe od nas zastępów z jednostki numer 1, lokalizacja już w ciągu kilku minut tego pożaru. Teraz no to już praktycznie jesteśmy po zakończeniu działań, trwają jeszcze takie prace sprawdzeniowe.